Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam kolejny film z unboxingiem pudełka subskrypcyjnego Look Fantastic, czyli tak jak co miesiąc pudełeczko z kosmetykami. Zobaczymy, co mamy w tym miesiącu. Troszeczkę powiem szczerze, że w tym miesiącu późno to przyszło i zazwyczaj jest to w pierwszym tygodniu miesiąca. Teraz no, jesteśmy już praktycznie w połowie tutaj miesiąca, więc dosyć późno. Więc tak, rozpakowuję. Pokażę Wam wszystko po kolei i zobaczymy. Gdzieś tu była taka... Zawsze jest tutaj taki paseczek do pociągania, teraz go tu nie widzę. Okay, dobra, czyli tak, pudełeczko ma kolor taki brzoskwiniowy. Ciekawa jestem, czy będzie miało to związek faktycznie z zawartością, czy tylko jest to po prostu taki miły, już wiosenny, ciepły akcent. Brzoskwiniowy kolor. Otwieramy w środku. O, mamy też książeczkę. Zobaczymy, co tam dalej. No, jak zwykle wszystko jest tutaj takie po prostu w takim papierku. Dobra, po kolei. Może tutaj coś truskawkowego jest. Tutaj znowu ta marka Magniton. Ok. Może tak, żeby było mi też wygodnie, to będę trzymała to na kolanach. Pierwsza rzecz, jaka mi się tutaj rzuciła w oczy, to ten truskawkowy krem makaronikowy. I to jest krem jakiś taki do rąk i ciała. Zobaczymy może, jak pachnie, bo jak wygląda tak smakowicie, to może i zapach ma. Jest tutaj zamknięte. Zobaczymy. Wkleimy to troszeczkę. Jestem ciekawa, powiem szczerze, że lubię bardzo takie słodkie. Tak, jest to niezwykle słodki krem. I to jest... Truskawka jest tu bardzo wyczuwalna, ale nie tylko. To jest taki zapach, który bardzo właśnie kojarzy się ze słodyczami, bo ma w sobie taką też laktanową słodycz. I tak jak tutaj na tym obrazku jest podane, to faktycznie z tym się spotykamy. Troszeczkę taki syntetyczny, ale to często tak bywa. Nic tutaj nowego. Natomiast tak, Madara. I to, co to jest. Jakiś, zaraz pokażę Wam najpierw. I tu z tyłu może będę miała napisane. Krem intensywnie nawilżający, odżywiający z kwasem hialuronowym, czyli coś, co ja bardzo lubię. I jakiś taki przeciwzmarszczkowy chyba. Będę musiała sobie sprawdzić w tej książeczce. Tam jest więcej informacji na temat każdego produktu, więc czasem ja, jeżeli coś nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o napis jakby na opakowaniu, to zawsze można sobie tutaj później to wszystko sprawdzić, ale to każdy, kto tam zamawia takie boksy, to pewnie zna już takie rzeczy. Tylko można sobie później poczytać, ale teraz oglądamy pierwsze wrażenie. Więc tak, co tutaj jest? Maseczka rozświetlająca Balance Me. To jest bardzo fajna marka, już miałam z nią wcześniej do czynienia, więc to jest coś, z czego wiem, że raczej będę zadowolona na pewno. Zresztą większość tych kosmetyków, które tu są, to są raczej dosyć dobre. Maseczka po prostu z kwasem, 15 minut, czyli standardowa informacja. Dosyć mała ta maseczka, 10 ml, mogłaby być większa. Te kosmetyki są takie całkiem ok, ale mogły być troszkę większe. Natomiast co to jest? Jakieś maleństwo. Zaraz Wam... jakiś gloss. Ale pomyślałam sobie, że może to jest coś do ust, ale nie. Tu jest napisane, że to jest cień. Cień do powiek. Taki malutki, ale jeżeli to jest cień do powiek, to taka ilość pewnie wystarczy na długi czas, bo po prostu no, cień do powiek nie używa się w jakichś super dużych ilościach, więc tutaj mamy do czynienia z kremowym cieniem do powiek o charakterze takim błyszczącym, połyskującym, czyli może z jakimś brokatem, coś takiego. Może od razu sprawdzę na skórze, zobaczę. Mi się uda to dosyć szybko rozpakować.
bo jest całe jest zafoliowane, ale tak szybciutko chcę Wam pokazać, jeżeli będzie to widoczne tutaj w takim dziennym świetle na mojej skórze, ale ja mam dosyć jasną skórę, więc myślę, że no już widzę, że to jest bardzo intensywny, bardzo błyszczący cień. Zobaczcie. To jest, jak Wam to pokazać? To jest w rzeczywistości zdecydowanie bardziej błyszczące niż... O, teraz. Połyskuje bardzo. Jak ja na to patrzę, to to jest zdecydowanie bardziej błyszczące niż tutaj na filmie, bo tutaj na filmie bardziej się wybija ten taki ceglany pigment. Natomiast tutaj w tym cieniu mamy srebrne i różowe drobinki i to po prostu na żywo jest widoczne bardzo, a tutaj w filmie, o, tak troszkę widać, jak to połyskuje. Jest to naprawdę bardzo coś ładnego, ja bardzo lubię takie połyskujące cienie, to nie jest dla każdego. Raczej takie brokaty, to trzeba lubić, to wiele kobiet nie przepada za takimi rzeczami. Co to jest? Jakaś chusteczka, ściereczka do czegoś, zaraz sprawdzimy. Już mam kilka rzeczy tej marki. To jest do ściągania, do demakijażu, po prostu do demakijażu, coś takiego. O, to jest coś bardzo fajnego. To są takie gąbeczki do demakijażu. Ja już miałam tej marki taką chusteczkę do obmywania twarzy, do demakijażu i bardzo mi się to fajnie sprawdza. To jest coś takiego, że po prostu moczycie to w ciepłej wodzie, zmywacie sobie makijaż już bez używania żadnych dodatkowych kosmetyków i w taki naturalny sposób, po prostu bez używania dodatkowej chemii zmywacie makijaż. One świetnie działają, no naprawdę bardzo fajnie zbierają kosmetyki. Ja wcześniej taki miałam dosyć sceptyczny do tego stosunek, ale jak wypróbowałam te chusteczki, to zobaczyłam, że to naprawdę fajnie działa i naprawdę nie jest tak źle. Jest to naprawdę, moim zdaniem, nawet lepsza opcja niż płyny do makijażu w pewnym sensie. I co tutaj jest? Ostatnia rzecz. I to jest marka Ia Maska. To jest marka, która pojawia się co jakiś czas w tych boksach. Jeżeli w ogóle mamy do czynienia z jakimś makijażem, bo to są boksy nastawione bardziej na pielęgnację, ale jak już jest jakiś makijaż, to ta marka właśnie się pojawia. To są kosmetyki naprawdę bardzo fajnej jakości i one są też dosyć drogie, jak już się chce tak gdzieś kupować poza jakby tym wszystkim i chyba w Londynie są dostępne. Oczywiście na stronie Look Fantastic można je kupić, tak? To jest też jakby siedziba jest w Anglii tego całego. Zobaczymy, co to jest. Wygląda to w taki sposób, w takim czymś ładnym. Co my tu mamy? To jest chyba rozświetlacz, jeżeli dobrze rozumiem. Tak. To jest bardzo... Ok, pokażę Wam to w taki sposób. Zobaczcie, tu jest takie coś i to jest takie bardzo, o, jak się to dotyka, to się wszystko w środku rusza, bo to jest taki żel złoty, bardzo cielisty, z drobinkami bardzo delikatnymi, który ma po prostu być rozświetlaczem, ale jest w formie takiej galaretki, bardzo delikatnej i nawet Wam chyba nie pokażę jego koloru na skórze, bo jak tego dotykam i po prostu... To jest prawie niewidoczne, tego nie będzie widać na filmiku. Ja to nawet słabo. To po prostu daje taki bardzo naturalny, cielisty poblask błyszczący na skórze, ale jest to zupełnie niewidoczne. Tutaj raczej będzie trzeba to wytestować z makijażem, bo jest to rzecz niezwykle taka z takim efektem totalnie naturalnym i tylko dodającym blasku. Myślę, że to będzie świetna opcja do wiosenno-letnich, takich bardzo delikatnych makijaży, więc to będę testowała. I powiem szczerze, że wcześniej chyba tylko raz miałam do czynienia z takim żelowym rozświetlaczem marki Zoeva, ale to tak średnio mi jakoś ten rozświetlacz pasował. Zobaczymy, jak będzie z tym. Ten ma ładniejszy kolor, więc może będzie lepszy. No i jak do tej pory wszystkie kosmetyki tej marki świetnie mi się sprawdzały,
szczególnie właśnie takie. Mam, już mam jakiś tam też zresztą fajny rozświetlacz tej marki, więc to nie jest mój pierwszy, więc jestem nastawiona, że raczej będzie dobrze, bo do tej pory było dobrze, więc myślę, że teraz też będzie ok. I to było w takim pudełeczku, też pokazywałam. To już wszystko w tym boksie, tak mi się wydaje. Tak, to już jest wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i kolejny taki filmik z unboxingiem tego pudełeczka z kosmetykami będzie za miesiąc. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne filmy perfumowe. Pa, pa!